Słonie są przyzwyczajone do sznurka z dzieciństwa. Najpierw są przywiązywane do drzewa, a słonik, próbując się uwolnić, rozumie, że sznurek jest wielokrotnie silniejszy od niego. A już będąc dorosłym słoniem, nawet nie próbuje się uwolnić, bo rozumie, że sznur, który jest silniejszy od niego, i tak wygra. I już wtedy, gdy człowiek, który... Przecież siła człowieka i słonia są nieporównywalne, ale on nadal poddaje się człowiekowi i idzie za nim z głową w dół. Tak samo jest w ludzkim społeczeństwie. W tym tkwi cały sens. Wyobraźcie sobie, oto zwykły człowiek, chudy, mały, prowadzący słonia na sznurze. Dlaczego? Bo słoń myśli, że sznur go trzyma. Przyjaciele, tak to jest z nami. Nic nas nie trzyma w górze, oprócz naszego fikcyjnego sznura. Więc chcę tylko powiedzieć, przyjaciele, przestańmy być głupimi słoniami i zacznijmy być ludźmi. Zacznijmy zrzucać te sznurki, pozbywać się szablonu i zacząć przynajmniej szanować się nawzajem.